Cześć, mamo. Cześć. Dzień dobry. Cześć, cześć. A co wy tak siedzicie w domu? Nie wyszliście nawet na spacer? Bo my... Czekamy na panią. Na mnie? Tak, bo mamy prośbę. A właściwie pytanie. No słucham. Dzieci, idźcie do swojego pokoju. Słucham, słucham. Czy Bożanka mogłaby jutro ze mną, z moimi rodzicami, pojechać do naszego domu nad Pilicą? Wracamy w niedzielę wieczorem. Zaraz, zaraz, ale ja chyba czegoś nie rozumiem. Mamo, proszę, skuć się. Moi rodzice zapraszają. Przyznam, że jestem trochę zaskoczona. O, ale co ci zależy? Bożynko, proszę, nie ponaglaj mnie. Muszę się chwilę zastanowić. Darek, a ty co o tym sądzisz? No z tego, co słyszałem, pana rodzice zapraszają Bożynkę, no to chyba może jechać. Ale ona nigdy dotąd nie wyjeżdżała sama z domu. No, ale nie będzie sama. A twoje rodzice wiedzą o tym? Jasne. Może pani sprawdzić. Wystarczy do nich zadzwonić. No, mamo, to ja. Mama Bożenki chciała z tobą porozmawiać. No, w sprawie tego wyjazdu. Już cię daję. Proszę. Halo, dzień dobry, Grażyna Lubicz. Przyznam, że jestem trochę zaskoczona. Państwo są bardzo mili, ale Bożenka dotąd nigdy nie wyjeżdżała sama z domu. No chyba, że na obozy czy kolonie, ale wtedy odpowiedzialność ponoszą wychowawcy. Tak, ja rozumiem, że będzie pod państwa opieką, ale cała ta sytuacja... Czy państwo... No, czy pani wie, ile ona ma lat? Nie, nie. Mnie się wydaje, że to jeszcze za wcześnie, żeby wyjeżdżać z chłopakiem. Nawet w towarzystwie jego rodziców. Przykro mi, ale mam trochę inne zdanie na ten temat. Bardzo państwu dziękuję za zaproszenie, ale tym razem Bożenka nie skorzysta. Przykro mi, do widzenia. Proszę.